Cześć kochani, tu Agnieszka, zapraszam Was dzisiaj na buble kosmetyczne ostatnich miesięcy i dawno takiego filmu nie było, bo po prostu miałam szczęście, jeżeli chodzi o kosmetyki, natomiast teraz już no niestety zebrało się ich parę i chcę Wam o nich opowiedzieć. Niektóre już ze mną są dłuższy czas, niektóre są nowościami, ale tak jak powiedziałam, no musiałam zebrać trochę więcej, żeby taki film nakręcić, więc jeżeli jesteście ciekawe, czego nie polecam, co mi się nie sprawdziło, na co szkoda kasy, bo jedna z tych rzeczy jest naprawdę droga, to zostańcie ze mną, oglądajcie dalej. Jeżeli film będzie się Wam podobał i będzie dla Was przydatny oczywiście, zostawiajcie kciuka w górę, możecie subskrybować kanał, jeśli jeszcze tego nie robicie i śledzić mnie na Instagramie i zaczynamy. I zaczniemy od tej drogiej rzeczy, właściwie dwie drogie rzeczy, ale jedna idzie, myślę, na pierwszy ogień zdecydowanie. I to jest puder Givenchy Prism Libre Pressed Powder, czyli puder prasowany z Givenchy. Ja mam odcień 2. To jest ten kosmetyk, widzicie? Taki czworokącik, kwadracik z czterema kolorami, które się mieszają. I to jest puder, który mi się po prostu nie sprawdził, słuchajcie. Ten puder kosztuje 250 zł, o ile dobrze pamiętam. I pierwsze, co kupiłam z tej serii, to podkład, który rzeczywiście jest bardzo fajny i stwierdziłam, że efekt będzie jeszcze lepszy, jak dodamy do tego taki sam puder. Czyli no, dodajcie sobie dwa razy 250 zł. Okej. Okay. Znaczy tak, tam na Sephorze, bo ja to na Sephorze zamawiałam, oczywiście są zniżki, minus 20 czasem i tak dalej, więc skorzystałam, no to więc trochę mniej to wyszło, ale i tak. I teraz powiem Wam, co się dzieje z tym pudrem. Generalnie puder jest pierońsko twardy, jak to puder prasowany, kiepsko się nabiera na pędzel, opakowanie jest dosyć nieduże, ale takie typowe rozmiarowo, natomiast nie do końca dobrze mi się nabierało na mój pędzel, którego regularnie używam z Boho Beauty, taki właśnie do bronzera, więc kupiłam inny pędzel, ale ta historia też się dzisiaj pojawi. I tak, jak widać, to sprasowanie, mam nadzieję, że to zobaczycie, jest nierównomierne, więc część, niektóre części kolory nabierają się bardziej, są bardziej sypkie, inne mniej. To jest wkurzające, owszem. Puder też bardzo szybko, mimo czystych pędzli, mi tutaj się, tak wiecie, zrobiła się taka warstewka, którą musiałam zdrapywać, więc to jest też tracenie produktu, ale to są takie typowe rzeczy dla pudru takiego prasowanego. Natomiast jedna zasadnicza rzecz, niezależnie od tego, co mam pod spodem, ten puder szybko się wyświeca. Jak na puder za tyle kasy, to jest to totalnie dla mnie bubel. Właśnie dlatego to jest bubel, bo na przykład puder z paezy jęczmienny, który teraz jest nowością, który testuję, to powiem Wam, że to jest puder za 20-30 zł, może 40, nie wiem nawet, bo kupowałam zestaw i puder, i krem BB, i on dużo lepiej trzyma mat. Nie ma nawet porównania do Laurie Mercier, do tych moich ukochanych translucent pudrów z Laurie Mercier. To nawet nie ma fiku ten puder do tego. Wszystko się szybko wyświeca i mam też wrażenie, że ten puder sprawia, że nawet nie wyświeca się w taki fajny sposób, bo gdyby tak było, tak jak przy Laurie, że ona po kilku godzinach rzeczywiście się wyświeca, ale w taką satynę. Tutaj mamy olej. Po prostu się robi olej na twarzy i mam wrażenie, że on mi waży podkłady, kremy BB i tak dalej. I razem z tym, że tak powiem, swoim podkładem Prism Libre, kiepsko to działa. Z kremami BB różnymi, czy właśnie z Miszy Perfect Cover, który jest moim w ogóle idealnym kremem BB, z którym praktycznie nic się złego nie dzieje. Czy właśnie z tym pudrem BB z Paezy nowym, czy z podkładami Urban Decay, jakiego jeszcze podkładu używałam. Jeszcze jakieś inne, dużo różnych, bo po prostu no, chciałam znaleźć sposób na ten puder. No niestety, jeszcze nie znalazłam, więc to jest coś, co ja zużyję oczywiście, ale no w takich momentach, kiedy nie będę potrzebowała po prostu trzymać tej twarzy w stanie przez długi czas po prostu takim fajnym, nie? Także no jak puder za tyle kasy, to moim zdaniem jest to bardzo słabe. Mamy tutaj jeszcze pędzel do tego, który tak jakby jest nijaki totalnie i nie wiem, po co on tutaj jest, bo to jest pędzel o takim przekroju, widzicie, wąskim. Za miękki do tego pudru, to już taki, wiecie, dodatkowy gadżet. No ja jestem chyba zdegustowana, tak mogę powiedzieć, o tym produkcie, bo zakładałam, że jednak, jeżeli podkład jest świetny, jeżeli cena jest taka marka, no to tutaj jednak jest
włożone trochę pracy, żeby to rzeczywiście było wszystko efektowne. Natomiast no, u mnie się nie sprawdził. Jeżeli macie doświadczenie z tym pudrem i jest inne niż moje, bo jest też, wiem, że wersja sypka może jest lepsza, napiszcie mi koniecznie. Albo jak macie jakiś totalnie sprawdzony zestaw kosmetyków do niego, w sensie jakichś makijażowych i tak dalej, z czym się sprawdza, napiszcie mi. Ale dla mnie, no niestety, jest to bubel i to za grubą kasę. Drugi bubel może spowodować hejt. Może spowodować hejt na mnie, bo ja wiem, że tutaj są fanki tej youtuberki, która, że tak powiem, jest właścicielką marki. Ale wiecie co, no niestety do bubli muszę zaliczyć pędzel od Maxineczki. Jak ta marka się nazywa? Nie pamiętam nawet ta marka Maxineczki. No, ale o co chodzi? Tu akurat mam jakiś kawałek sierści Kirosława. O co chodzi z tym pędzlem? To jest pędzel numer 10 i ja go właśnie kupiłam do tego pudru, bo stwierdziłam, że on będzie troszeczkę sztywniejszy, więc łatwiej się to będzie wszystko aplikowało, wyciągało, nakładało na twarz. No okej, okay. Rzeczywiście łatwiej się trochę nabiera z opakowania tamten puder, ale rozkładanie tego, no nie ma tutaj opcji dla mnie przy tej sztywności pędzla, żeby go, wiecie, rozmyziać po twarzy, tylko trzeba to przyklepywać, zajmuje to strasznie dużo czasu, jest irytujące i koniec końców i tak muszę używać tańszego, zwykłego pędzla, żeby po prostu to po twarzy później sobie rozprowadzić. Natomiast co jest dla mnie bardzo bublowe, o nawet tutaj widać, co jest dla mnie bardzo, bardzo bublowe w tym momencie, czekajcie, spróbuję siebie zasłonić, widzicie to, ten włosek? Za każdym użyciem wychodzą z niego włosy z tego pędzla, za każdym użyciem średnio jeden włos, dwa włosy i ja sobie zdaję sprawę, że musiałabym tutaj pewnie tysiące razy go użyć, żeby on wyłysiał całkowicie, ale no to też nie jest tani gadżet, jakby nie było, więc no dla mnie to też zalicza się w kategorię bubli, bo jeżeli ja płacę około 150 zł za pędzel, to jednak spodziewam się, że no nie będzie takich niespodzianek, że wypadają mi z niego włosy przy, wiecie, takim przyklepywaniu twarzy. Jeszcze rozumiem, jakbym szorała nim, szurała gdzieś, ale no tak, także no to też jest moim zdaniem bubel. Poza tym właśnie, to jego zastosowanie, rzeczywiście doklepanie sobie pudru i tak dalej, jest męczące, tak jak powiedziałam, nie sprawdza mi się dokładnie dobrze w tej, że tak powiem, w tym założeniu. Natomiast próbowałam używać go też do różu, trochę do bronzera, gdzieś nawet i do rozświetlacza, no na różne sposoby, żeby znaleźć dla niego odpowiednie zastosowanie. Nie jestem w stanie znaleźć sposobu wygodnego jego użycia, więc znowu, jeżeli macie, to jest, czekajcie, a nie, to jest 01, przepraszam, to nie jest 10. Jeżeli macie 01 z tej marki Maxineczki, Embrasz, o, Embrasza 01, to napiszcie mi, jak go używacie i jak Wam się sprawdza, bo dla mnie to też kasa wyrzucona w błoto. Nie mam żadnego innego pędzla, więc ja nie przekreślam marki absolutnie, bo jest mnóstwo pozytywnych opinii na temat pędzli właśnie Embraszy i ja sobie zdaję sprawę, że to jest rzeczywiście świetna marka w Japonii, wykonywana i tak dalej, i tak dalej. Więc no, po prostu nie trafiłam. Może dlatego, że wiecie, nie znam, że tak powiem, nie mam rozpoznania dobrego w tej marce, co, jak i do czego tak trafiłam. Chciałam taki pudrowy pędzel, no niestety nie sprawdził się i jeszcze ma wady takie, że te włosy wypadają. Także to były dwa buble. Kolejna rzecz to jest coś, co kupiłam nie z żadnego polecenia, sama z siebie. I wiecie, dążymy do tego, żeby wszystko było jak najbardziej eko i marki na tym zarabiają. I kupiłam wielorazowe płatki do demakijażu na Minty Shopie. Nie wiem, jaka to jest marka, bo tu nie jest opisane, ale ja je mam w ulubionych, bo po prostu zostawiłam je tam, żeby mieć link, żeby nigdy więcej ich nie kupić. Aczkolwiek są wielorazowe, więc nie miałabym pewnie niby okazji. Słuchajcie, pokażę Wam te płatki. Nie wiem, o jest tutaj, czekajcie. Last Round, ostatnia runda. Wyciągnę je, nie wiem ile też ich tu jest, 7, 6, 8 może. To są takie płatki, tego typu. Wyglądają jak takie normalne, są troszeczkę większe, z jednej strony mają fakturę taką w kreseczki, z drugiej kwadraciki i takie pokryte jakby folią. Słuchajcie, to jest peeling do twarzy, a nie płatki.
one są okropnie sztywne, więc nie ma opcji na przykład nasączyć sobie tutaj środek płatka, przyłożyć do oka, żeby rozpuścił Wam się tusz, bo będzie Was totalnie haratać. Tak drapiące płatki, że masakra. I powiem Wam, że próbowałam właśnie używać ich do demakijażu oczu, przykładając tylko, ale nawet to, że ściągamy, bo jak przyłożymy, to wiadomo, że chcemy ściągnąć jakoś ten tusz, odrobinę przejedziemy, to sprawia, że no, są podrażnienia po prostu, są tak diabelsko twarde i nieprzyjemne. I to nie tylko właśnie jak się nie nasączą, nawet jak się je nasączy. Wczoraj dałam im jeszcze szansę, używałam z płynem micelarnym do twarzy po prostu, bo tak też próbowałam. I nawet przy takim delikatnym, w pełni nasączonym płatku, przyciągnięcie go delikatne po twarzy, no sprawia, że to drapie. To po prostu drapie, to jest tak chamsko nieprzyjemne do używania, że masakra. No i szczerze powiem Wam, że dużo lepiej mi się sprawdzają zwykłe płatki jakieś z garniera, które dostałam gratisowo do czegoś, naprawdę. A te kosztują 50 zł i są nie do zniesienia, są twarde, drapiące, nieprzyjemne. Ta strona z kwadracikami, która ma tutaj taką jeszcze jakby śliską warstwę, to ja w ogóle nie wiem, co to jest. Szczerze, może się nie znam, ale to jest coś, co nawet dobrze nie ściąga makijażu. No już pomijając to, że ciężko je doczyścić. Ja po prostu je wrzucam do pralki, nawet i na 60 stopni, żeby je doprać. Ale no nie zawsze się to udaje, także gdzieś tam może będę ich używać, ale szczerze wolę po prostu, tak jak mówię, mam 3 płatki z garniera, takie duże do demakijażu i dużo bardziej wolę ich używać, mimo że są jakieś takie jak wiecie, pluszowy, poliestrowy, mi wolę naprawdę, tamte mi nic nie robią, a te są takie wstrętne haratacze, nie polecam, zdecydowanie nawet odradzam. Kolejna rzecz to jest kosmetyk, który nawet kiedyś jak pytałam o dobre pomadki nawilżające do ust, mi polecałyście, ale ja już tą pomadkę miałam i wiedziałam, że to nie jest to, zdecydowanie. Ona ma też całkiem dobre opinie, więc no nie wiem, jakoś dla mnie dobra nie jest. To jest Orientana Coconut Sweet Lip Balm, czyli z tej serii takiej, wiecie, w tekturowych opakowaniach, tu jakieś kokoski. Wiem, że jest jeszcze druga wersja i no właśnie, to jest, jak czytałam różne opinie, bardzo dobrze nawilżający balsam do ust i tak dalej, ble, 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 no najlepszy. Chyba osoby, które to piszą, nie miały do czynienia z dobrymi produktami do ust. Tak wychodzę z takiego założenia, bo mamy tutaj taką formę pomadki. Jak widzicie, ja nie zużyłam praktycznie wcale tego, bo za każdym razem, jak używam, to rzeczywiście przez tam pierwsze 3-4 minuty usta sprawiają wrażenie przyjemnie, takich nawilżonych, miękkich i tak dalej. Co z tego, jak kiedy to się, nie wiem, częściowo wchłania, częściowo zjada, po prostu znika z ust i to bardzo szybko, robi się tak jakby taka twarda skrupka, takie suche coś na ustach. Podobnie miałam z naturalnym też takim, z Mohani chyba to było właśnie, masełko do ust czy coś w tym stylu. To jest efekt nawilżenia, kiedy macie to na ustach i to schodzi bardzo szybko i ten efekt nawilżenia bardzo szybko też znika. Dlatego nie rozumiem zachwytów nad tym kosmetykiem. Oczywiście opakowanie spoko, luz, fajne, tekturkowe. Zapach też jest śliczny i bardzo przyjemny, natomiast działanie no, jest co najmniej przeciętne, a powiedziałabym nawet, że słabe. Także to jest kolejny mój bubel, natomiast ja sobie ostatnio postanowiłam, że ja zużyję tą pomadkę, mimo że jest cała, nie wiem, będę dawała bardzo, 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 bardzo grubą warstwę na noc. Może tak zadziała, może nie, ale no nigdy w życiu tego nie kupię i nie poleciłabym nikomu. I kolejny bubel, słuchajcie, który kupiłam z polecenia youtuberki, tusz do rzęs. I to miał być tusz, który jest z fajnej marki, która ma świetny puder. O czym mowa? O Claresie! Claresa ma ten super blur powder, tak? Jak wiecie, o który chodzi. Ten taki bardzo znany, rozreklamowany i on jest rzeczywiście świetny, więc stwierdziłam, że no jak słyszę opinię, że ten tusz też jest świetny, to sobie pomyślałam, jak puder jest świetny, to tusz pewnie tutaj też to jest prawda i będzie super, będę zachwycona. Jeszcze taki tani, kilkanaście złotych, w ogóle wow! No i na tym się zachwyt skończył. Słuchajcie, chodzi mi o tusz do rzęs z Claresy Heavenly Size. On się tak nazywa, czyli anielski rozmiar. Można to sobie interpretować, można się pośmiać z tego trochę, no, ale to ma być tusz, który podkręca rzęsy i który pogrubia rzęsy. Robi to wszystko w teorii, aczkolwiek no ja właśnie słyszałam opinię, że on to robi, jest dzięki temu cudowny.
Nie wiem, czy ja mam jakieś bardzo dziwne rzęsy? Może. Czy to, że to nie jest tusz wodoodporny, więc nie ma, znaczy, no nie, że nie ma prawa tak działać, ale jest małe prawdopodobieństwo, że tak zadziała. No właśnie, słuchajcie. Big volume and curl. Curl? Rozprostowują się, curls właściwie. Rzęsy prostują się w ciągu 10 minut. Żadne tam trzymanie, podkręcenia rzęs. No way! Ja nie wiem, jak w ogóle można powiedzieć, że ten tusz utrzymuje podkręcenie rzęs. Znowu, mam wrażenie, że trzeba by osobom, które mówią takie rzeczy, dać coś naprawdę dobrego do spróbowania. Na przykład koreańskie tusze do rzęs, które rzeczywiście trzymają, skręcą. Diabelnie trudne do usunięcia później, ale nawet na nich nie jest napisane, że one są wodoodporne, a trzymają rzęsy jak diabły przez cały dzień. To 10 minut rozprostowuje rzęsy, czyli jak każdy zwykły tusz. Sorry. Jeżeli chcecie utrzymywać podkręcenie rzęs po podkręceniu zalotką, stawiajcie na tusze wodoodporne, bo one mają w składzie olejki, które rzeczywiście sprawiają, że te tusze podtrzymują rzęsy dłuższy czas. Pomijając tusz z burżuła, taki z lusterkiem w takim trójkątnym w przekroju opakowaniu, to też był straszny bubel. No dobra. I mamy tutaj prostowanie rzęs zamiast podkręcenia, a druga sprawa to jest big volume. Nie wiem, co by się musiało stać, żeby ten tusz dał big volume, bo ten tusz pięknie się osadza na rzęsach, naprawdę rozdziela każdą rzęskę ślicznie, ale to nie jest big volume, nawet po dwóch, trzech warstwach to nie jest big volume. No może jak się już posklejają, to robi się to volume, ale no na tym, wydaje mi się, to tusz pogrubiający nie tak powinien działać, więc... No, i jeszcze co dodam, na początku jak go otworzyłam i zaczęłam pierwszy raz używać, znaczy te pierwsze użycia, to byłam w strasznym szoku, bo nie pamiętam, żebym miała tusz, który tak długo zasychał. On był mokry, 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 mokry i mokry. Dzisiaj jak go używałam, bo też go dzisiaj sobie użyłam pod sztuczne rzęsy, bo tak go zużyję po prostu, jak zakładam sztuczne rzęsy, bo na nic innego mi się nie przyda. Dzisiaj jak go używałam, to... wydaje mi się, że trochę szybciej zastygał. Wiadomo, że tuż na początku będzie bardziej mokry, ciapciasty i tak dalej, dłużej będzie zastygał. Także to kładę na karb tego, że był świeży. No teraz świeży już jakoś wyjątkowo nie jest, ale ani pogrubienia większego nie ma, podkręcenia też nie trzyma w dalszym ciągu, więc jeżeli potrzebujecie tuszu, który jest tylko tuszem i usuniecie wszystkie te zapewnienia, które tutaj są i chcecie tylko, żeby był ciemny na rzęsach, to jest naprawdę dobry tusz, bo ładnie rozczesuje szczoteczką rzęsy, ale to tyle. Żadnej z obietnic jak dla mnie nie spełnił. Na szczęście jest niedrogi, nie tak jak ten puder pierwszy, który Wam pokazywałam. Dobra, kolejna rzecz, słuchajcie. Tu mam mini opakowanie i ja się nie dziwię, że ten kosmetyk w różnych sklepach, drogeriach internetowych, czy na stronie nawet producenta jest gdzieś tam w gratisie często dodawany, bo uważam, że powinni go właśnie w ten sposób się pozbyć i nigdy więcej nie powinien wracać. To jest mokosz, krem do twarzy, róża z jagodą. I teraz tak, może za ostra jestem troszeczkę, może się troszeczkę tak, wiecie, rozbisurmaniłam, ale chodzi mi o to, że to jest krem, który przy mojej normalnej cerze, nie suchej, nie mieszanej, bo już mam tak wyrównaną cerę, że już wszystko mogę powiedzieć, że mam w miarę normalnie, to jest krem, który... jest nieprzyjemny po prostu. On, jeżeli znacie tą serię Róża z Jagodą, ma charakterystyczny, bardzo mocny zapach, taki ostry i ten zapach długo jest wyczuwalny na twarzy. Ale okej, ja nie, wiecie, nie mam jakichś problemów z zapachami. Jest to trochę męczące dla mnie, ale do zniesienia. Natomiast jest to krem, który praktycznie, znaczy, wchłania. I ostatnia rzecz, słuchajcie, to jest coś, co jest okropne i to jest... jedna z najgłupszych formuł kosmetycznych, jakie w życiu widziałam, o ile nie najgłupsza. Galaretka do kąpieli, tak? Shower jelly. Galaretka pod prysznic. I to jest druga taka galaretka. Jedną zużyłam. Masakra. Ale jeszcze mi taka została. I to jest marka Nakomi. Słuchajcie, jeżeli chodzi o markę Nakomi, to kupiłam po prostu dwie różne wersje zapachowe tego kosmetyku, bo w życiu nie kupiłabym go, wiecie, drugi raz po prostu, jakbym wiedziała, co to jest. I z wielką nadzieją otworzyłam ten drugi
pewnie z pół roku po tamtym pierwszym, bo w nakomi czasem jest tak, że jak mamy masło do ciała, to ono może być twarde jak stężałe masło kokosowe, albo może być przyjemnym kremikiem, więc miałam nadzieję, że no może tutaj będzie galaretka. Naprawdę galaretka. Nic bardziej mylnego. Wiecie co to jest? To jest jakaś taka... No dobra, wygląda jak galaretka, ale to jest pierońsko twarde, strasznie twarde, haratam gąbką czy tam myjką, żeby cokolwiek się z tego nabrało, to się w ogóle nie pieni, absolutnie się nie pieni. Ciężko to nabrać i powiem Wam tak, że prysznic się bardzo wydłuża, bo stoicie pod prysznicem i trzecie, jest coś trzecie, no dobra, coś się nabrało, okej, umyję sobie tutaj rękę, dobra, już nie ma i znowu. I powiem Wam, że ja chyba się bardziej spociłam za każdym razem, jak tego używałam pod prysznicem, tak, w trakcie mycia, spociłam, niż się domyłam, także ja nie wyrzucam kosmetyków. I bardzo mnie kusi, żeby ten wyrzucić, wiecie? Bardzo mnie kusi, żeby po prostu wywalić w kosz i chyba tak zrobię. Mimo, że naprawdę ja nie wyrzucam kosmetyków i szkoda mi wyrzucić, bo to jest marnotrawstwo, ale stoi to na wannie od miesiąca, myślę, już jak nie dłużej i użyłam tego 3 razy teraz. Tak, tego pierwszego zużyłam więcej, ale no... To nie jest w ogóle gra warta świeczki. Odradzam Wam. Zdecydowanie to jest śmieszna formuła, durna formuła, niepraktyczna formuła, okrutnie i jak widzicie galaretkę do kąpieli czy pod prysznic, w sensie tutaj pod prysznic, shower jelly, znakomicie widzicie, obcieka tutaj jeszcze coś. Jak widzicie taką shower jelly, trzymajcie się od tego z daleka, na to są często promocje i tak dalej. Trzymajcie się od tego z daleka, bo to jest po prostu bezsensowny produkt do mycia. Gdyby to była galaretka taka rzeczywiście, bo ja byłam przekonana, że to będzie taka galaretka, że ja sobie trochę nabiorę, dam w gąbkę, ścisnę, poruszam i będzie piana. Nie, to jest jakaś taka, rozpuszcza się w jakąś taką dziwną wodę po prostu. Także to były moje buble ostatnich miesięcy. Fajne, nie? Fajne. Najfajniejszy chyba ten puder, w sensie tak cynowo i ten pędzel, no ale wszystko tutaj zdecydowanie było, myślę, warte dla Was uwagi, żeby Was przestrzec, żebyście nie traciły kasy, nerwów nie pociły się pod prysznicem, nie ciapały się tuszem, który nic nie robi i tak dalej. Mam nadzieję, że film był dla Was pomocny, jeśli tak, zostawiajcie kciuka w górę i widzimy się w kolejnym filmie. Pa!